Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co ci te śmieci? W tym odcinku po raz kolejny zajmiemy się sprzętem Unitry, a dokładniej mówiąc produkowanym w fonice gramofonem E601A. Gramofon ten był produkowany w Polsce od roku 1976 i był on oparty na identycznym mechanizmie, co nieco bardziej znany Phonomaster 76. I w sumie, jakby się uprzeć, można by powiedzieć, że jest to Phonomaster 76 w wersji DEC, czyli bez wzmacniacza. Poprzednikiem naszego G601A był zwykły G601 bez A na końcu. Posiadał on bardziej prymitywny sposób napędu, ponieważ tak jak nasz G601a posiada silnik prądu stałego wraz z optyczną stabilizacją obrotów, tak G601 posiadał zwykły silnik prądu zmiennego bez żadnej stabilizacji, tak jak Bambino albo Aria. Na początku produkcji do tych gramofonów były pakowane wkładki Tenorela, importowane. Jednak niedługo później zostały zastąpione przez nasze polskie licencjonowane MFki 100. Nasz gramofon, jak nie trudno się zorientować, posiada tą wkładkę nieoryginalną, choć ADC były również bardzo popularne. Ten model gramofonu posiada standardowe dwie prędkości obrotowe, czyli 45 i 33 obroty na minutę. Gramofon posiada też stroboskop i potencjometr, który pozwala precyzyjnie dostosować obroty. Tutaj szachownica została ukryta pod talerzem i można oglądać ją przez takie lustereczko. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bardziej eleganckie od tego, jakie mogliśmy widzieć w Danielu i wielu innych polskich gramofonach. Do wad tego modelu możemy bez wahania zaliczyć to, że ani talerz, ani ramienie miało swojego zawieszenia. Wszystko było twarde. Przez co bardzo wiele drgań przenosiło się z napędu przez ramię na wkładkę. Co w rezultacie generowało dużo niechcianych dźwięków. Drugą wadą jest totalny brak automatyki. No, chyba że do automatyki zaliczymy dźwigienkę do łagodnego opuszczania igły na płytę. Jednak, mimo wymienionych wad, gramofon ten jest udaną konstrukcją i jak na swoje lata był to niezły wypas. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, ponieważ gramofon ten jest w bardzo ładnym stanie. Ma naprawdę pięknie zachowaną tą obudowę. Ta pleksa u góry, która zawsze jest strasznie porysowana, też jest niczego sobie. Jest on kompletny, ma talerz, jest nawet wkładka. Wszystko wygląda, jakby ten gramofon był po prostu nowy. Oczywiście, zbyt pięknie być nie może. No, z jakiegoś powodu trafił on na mój warsztat. Pierwsza usterka związana jest z napędem, ponieważ gramofon faktycznie startuje, ale słychać, że paski się ślizgają. Uszkodzenie paska w starych gramofonach no jest typową usterką. Jak możecie jeszcze zobaczyć, talerz wcale nie kręci się 33 obroty na minutę, tak jak jest to wybrane, tylko zasuwa z pełną prędkością. Więc jest prawdopodobnie problem również z optyczną stabilizacją obrotów. Będzie trzeba to sprawdzić, co tam się najlepszego stało. Z tego co słyszę, przy okazji jeszcze będzie trzeba przesmarować cały talerz. Ale to, tak jak wymiana pasków, jest standardowe przy takich sprzętach. Usterki również nie ominęły ramienia, ponieważ pękła legendarna ósemka. Jest to element, który bardzo często uszkadza się w starych gramofonach, podobnych do Mastera przy dokręcaniu elementu, które pozwala nam opuszczać powoli ramię. Element ten bardzo często uszkadza się w gramofonach do tego stopnia, że nadal jest on produkowany i bez problemu można go kupić. Nawet w wersji, gdzie zrobiony jest on z metalu, jednak jest to nano straszliwie droga. Dodatkowo jak możecie zobaczyć, mam też już paski, ponieważ właściciel tego gramofonu już zakupił te wszystkie elementy, więc tyle mam z głowy. Kolejną rzeczą, którą będziemy musieli się zająć, jest ciężarek antyskatingu, który jak widzicie, nie jest teraz powieszony, ale na szczęście nie zaginął w akcji. Jednak też będzie wymagał trochę pracy, ponieważ pentelka, która jest na końcu tej niteczki, została zerwana. Myślałem najpierw, żeby to skrócić, jednak to zmieniłoby jego parametry, więc najlepiej będzie po prostu tą nitkę wymienić na taką zwykłą, standardową do szycia. To powinno pomóc. W tym egzemplarzu zamontowana jest wkładka ADCK9. I tutaj powiem, że nie mam pewności, czy była ona montowana oryginalnie, czy któryś z poprzednich właścicieli tego gramofonu po prostu sobie taką zamontował. Jeśli będzie ona sprawna, to raczej zostanie, choć igła nie wygląda najlepiej, a dostanie igły do tej wkładki no, wygląda na niemożliwe bez specjalnego polowania. Jeśli będą z tym problemy, z właścicielem gramofonu ustaliliśmy, że wsadzimy tutaj wkładkę audiotechniki taką samą, jaką użyłem w swoim Danielu, ponieważ ja jestem z niej zadowolony, a i właściciel tego gramofonu stwierdził, że tamta wkładka brzmi nie najgorzej. Z takich pewnych usterek to już wszystko co jest do zrobienia, jednak może być tak jak w Danielu, czyli im bardziej będę brnął w naprawę, tym więcej usterek się ujawni. Tak to już jest z naprawami tej naszej unitry. Jedno naprawisz. A drugie się zepsuje. A z drugiej strony, patrząc na wiek tych urządzeń, no nie ma się co dziwić. Pierwszą sterką, jaką chcę się zająć, są szalejące obroty silnika. Zazwyczaj za taki stan rzeczy w takich konstrukcjach odpowiedzialna jest przepalona żarówka optycznego czujnika obrotów. Co ciekawe, było to robione na zwykłych żaróweczkach, więc po prostu po latach one padały. Udało mi się otworzyć dolną klapę i powiem tak, wnętrze jest dość ciekawe. Mamy tutaj takie ciekawostki jak kabel DIN podłączony do ramienia normalnie na wtyczkę. To jest zwykły DIN, a z gramofonu wychodzi kabel DIN-DIN. Nie jest on tutaj nigdzie przylutowany. Z jednej strony jest to no dość zabawne, a z drugiej strony można to uzasadnić przez to, że jeśli ktoś potrzebowałby mieć dłuższy kabel, to mógłby po prostu wymienić go na standardowy kabel DIN. Din I nie byłoby z tym żadnego problemu i żadnego lutowania. Wyjaśniła się również zagadka, czemu ta skrzynia jest taka wielka. A powodem jest to, że jest ona zrobiona z bardzo grubej sklejki, dzięki czemu ten gramofon faktycznie wydaje się być taki porządny, jak się go trzyma. I dodatkowo sama oś e, od talerza jest również bardzo długa. Mam wrażenie, że dłuższa niż w Danielu, chociaż to jest raczej pozytyw, ponieważ jest to po prostu dobre łożyskowanie. I w przeciwieństwie do Daniela, mamy też tutaj dostęp od drugiej strony, co z pewnością ułatwi smarowanie. Są tutaj też bardzo ogromne kondensatory, 10 mikrofaradów, ale co ciekawe, są to kondensatory prawdopodobnie foliowe i są one naprawdę ogromne. Takich dużych jeszcze nie widziałem. Ale co najważniejsze i w sumie to, po co otwierałem to wszystko, możemy teraz wyjąć tą żaróweczkę. I zaraz sprawdzimy czy jest ona sprawna. Włókno w środku wygląda na nieprzerwane, ale jeszcze spróbuję ją podłączyć i zobaczę czy zaświeci. Jest ona na 12 V. No i mimo że podaję na jej styki napięcie 12 V, ona nie świeci, czyli faktycznie żaróweczka jest uszkodzona. Ale nie daje mi spokoju to, że włókno w środku wygląda dobrze. Może po prostu coś tutaj się rozłączyło. Zanim kupię nową, po prostu pokombinuję. Może tą się uda naprawić. I niestety nici z naprawy żarówki, ponieważ e, po obserwacji pod mikroskopem okazało się, że faktycznie włókno w środku jest przerwane, ale w tak perfidny sposób, że no, gołym okiem tego nie widać. No cóż, będzie trzeba kupić nową. I bez problemu taka żarówka jest dostępna na znanym portalu aukcyjnym za 7 zł, więc dużego problemu nie ma. Jednak jest ona opisana jako żarówka do gramofonu Daniel. Chociaż z tego co zaobserwowałem, te żarówki są identyczne. W oczekiwaniu aż przyjdzie moja paczka z żaróweczkami, zajmę się kolejną usterką, czyli połamaną ósemką, ponieważ szalejące obroty. W tym gramofonie, no to niestety nie jest jedyna usterka. Teraz muszę już tylko wykombinować, jak zdemontować to ramię. Na szczęście, demontaż ramienia w tym gramofonie jest bajecznie prosty i nawet nie trzeba żadnych śrub odlutowywać. Nie śrub, żadne jakieś śruby. Ramię zdemontowane w tym gramofonie jest to bajecznie proste, nawet nie było trzeba żadnych kabli rozlutowywać, bo mamy tutaj gniazdo DIN. I teraz, żeby dostać się do felernej ósemki. Muszę odkręcić tą śrubkę i zdjąć tą tulejkę. Całość już rozebrana, połamana ósemka jest zdemontowana. Teraz muszę z niej śrubki przełożyć do nowej, co już częściowo zrobiłem. Przymocować wszystkie elementy no i złożyć to z powrotem na ramieniu i zamontować ramię. Kurczę, nie dziwię się, że to się połamało, bo ktoś całkiem mocno podokręcał tutaj wszystkie śrubki na ramieniu, co chyba jest średnio prawidłowe, no bo. Doprowadziło między innymi do zniszczenia tego elementu. Ktoś się po prostu bawił w dokręcanie inne regulacje. Jeszcze można zauważyć, że z tego elementu opuszczającego ramię, który jest jedyną namiastką automatyczności w tym gramofonie, wyciekło trochę smaru opóźniającego, Ja go zmyję, ale no nie będę go przesmarowywał, ponieważ po prostu takiego smaru nie mam, a na zwykłym pracowałoby to raczej słabo. Ramię już poskładane z nową ósemką i zamontowane na swoim miejscu. Wszystko już też podokręcałem, tak jak to ma być finalnie. Oczywiście, bardzo uważając, żeby znowu tego nie połamać. Teraz wszystko już zdaje się działać tak, jak trzeba. Opuszczanie działa. To nie jest luźne, ale z drugiej strony też nie jest zbyt mocno dokręcone, żeby no, po prostu znowu to się nie połamało na kawałeczki. No i nareszcie przyszły moje wyczekane żaróweczki. Zakładam je i sprawdzimy, czy problem z szalejącymi obrotami zniknie. Choć doprecyzuję, że zakładam tylko jedną, bo druga jest skupiona na zapas. Mimo, że te były na Allegro podpisane jako do gramofonu Daniel, są one identyczne i powinno wszystko pasować. Żaróweczka założona, czas na test. Na początku prędkość 33 obroty na minutę. I tym razem już się nie rozpędza, a moje przypuszczenia, że ta prędkość jest odpowiednia, potwierdza stroboskop. I przy prędkości 45 obrotów na minutę wszystko działa również dobrze, a i e, prawidłowa prędkość według stroboskopu jest przy środkowym ustawieniu tego tutaj potencjometru korygującego te właśnie obroty. Więc wszystko działa dobrze. I nie potrzeba tutaj jakichś dodatkowych ustawień, tak jak było w moim Danielu z, z użytym silnikiem. No to jeśli już obroty działają odpowiednio, złożyłem całość, w sensie przykręciłem dolną pokrywę, żeby już się to nie rozlatywało, i trzeba przejść dalej, czyli założyć nowy pasek. Jednak zanim to zrobimy, trzeba wyczyścić te tutaj powierzchnie z pozostałości po poprzednim pasku, który się zwulkanizował i zaczął się lepić, i zostawił na tym ślady, a dodatkowo wyczyścić i przesmarować tą oś, tulejkę i tą kulkę. Użyję do tego tego samego oleju, który używałem do naprawy głowicy VHS, no i poprzednich gramofonów, magnetofonów, ponieważ w takich e, tulejkach bardzo dobrze się on sprawdza. Wszelkie problemy z napędem już ogarnięte, obroty są odpowiednie, nie falują, wszystko chodzi bardzo cichutko. Jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Teraz muszę przejść do dalszych czynności serwisowych, czyli zająć się naprawą urwanego odważnika siły naszego antyskatingu. Z powodu, że sznureczek w oryginalnym Obciążniku jest urwany, a dokładniej pętelka na końcu. Trzeba byłoby go czymś zastąpić. Ja użyję tego, co mam pod ręką, czyli zwykłej nitki do szycia. Jest ona troszkę grubsza, ale nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ jej masa i tak jest nieznacząca, a zmieści się ona we wszystkich prowadnicach i innych takich wytłoczeniach na ramieniu. Więc po prostu zrobię nowy sznurek o tych samych wymiarach. I udało się, robota była dość precyzyjna i niezbyt prosta, ale nareszcie udało się to zrobić. Tutaj zrobiłem pętelkę, a tutaj na końcu tej linki, żeby ciężarek nie spadł, przygrzałem to lutownicą, robiąc taką kulkę. Dzięki temu to się teraz trzyma. Długość tego wszystkiego, jak i oczka jest identyczna jak w oryginale i powinno być wszystko ok. No to teraz w kolejnym kroku pozostało mi już tylko poustawiać wszystkie parametry i sprawdzić, czy ta wkładka zagra i jak zagra. Oczywiście, tak jak w odcinku o gramofonie Daniel, zacznę od ustawienia nacisku igły na płytę. Ostatnio siłę nacisku igły na płytę ustawiałem za pomocą Takiej fajnej wagi, którą sobie specjalnie na ten cel kupiłem. Jednak komuś w komentarzach się to nie spodobało, więc tym razem ustawimy sobie siłę nacisku igły na płytę klasyczną metodą z użyciem tej tutaj skali na odważniku. W pierwszym kroku muszę ustawić to w taki sposób, aby ramię zawisło w powietrzu, czyli między wagą naszej. Naszego ramienia, a odważnika nastąpiła równowaga. Mamy równowagę, i w tym momencie muszę, nie ruszając naszą przeciwwagą, ustawić tą tutaj skalę na zero. Niestety. W internecie o tej wkładce można przeczytać bardzo niewiele i nie da się kupić do niej igły, co jest moim sporym zmartwieniem. Jednak jest trochę informacji o bliźniaczej wkładce. Oczywiście do niej igły też nie da się kupić. Dla niej nacisk igły powinien wynosić optymalnie 1,5 grama. Więc tutaj w celach testowych też taką wartość ustawię. Więc teraz, gdy znaleźliśmy równowagę. I ustawiliśmy e, tą tutaj skalę na zero. Musimy ustawić żądaną wartość. U mnie to 1,5 grama. Więc czysto teoretycznie, teraz ustawione jest to prawidłowo. Ale jak jest w praktyce, zaraz potwierdzimy za pomocą wagi. W komentarzach pod filmem o gramofonie Daniel ktoś zwrócił mi uwagę, że ważę e, ten nacisk. Gdy waga jest położona na talerzu i faktycznie wtedy no, jest to znacznie wyżej, ten środek ciężkości inaczej się układa, jednak sprawdźmy sobie, jaka jest ta różnica. Na przeciwwadze ustawione 1,5 grama, no to ważymy i wychodzi nam 1,6 g, no, czyli 9 gramów więcej niż to jest na odważniku. Jednak zdejmijmy sobie talerz i zważmy to w momencie, gdy waga położona jest na podtalerzyku i jest mniej więcej w tym samym miejscu, w którym normalnie igła stykałaby się z płytą. I mamy 1,55 grama. Jak sami możecie zobaczyć, różnica jest niewielka, wynosi 400 i jest to margines błędu. Więc jak dla mnie większego znaczenia nie ma to, czy ważymy ten nacisk, gdy waga leży na yy, talerzu czy na podtalerzyku, bo i tak to jest prawie jej granica błędu. Zakładając, że waga waży prawidłowo, możemy wysnuć teorię, że. To, co jest tutaj na skali, nie idealnie pokrywa się z tym, co jest w rzeczywistości, jednak są to takie granice błędu, że w praktyce nie ma to większego znaczenia. Teraz przejdziemy do ustawienia siły antyskatingu. Tutaj rozwiązanie jest, rzekłbym, dość ciekawe i zupełnie inne niż w moim gramofonie Daniel. Jednak tutaj z pomocą przychodzi instrukcja serwisowa, która opisuje, w jaki sposób trzeba to ustawić. Co prawda, siłę antyskatingu powinno ustawiać się na odpowiednich płytach testowych, jednak ja niestety takich nie posiadam, więc zrobię to metodą powiedzmy taką teoretyczną, a potem oczywiście wszystko zweryfikuję na słuch. Na naszym pręciku mamy cztery takie przyfrezowania, można by powiedzieć takie nacięcia. Dwa pierwsze odpowiadają sile antyskatingu równej 1 grama. A te dwa sile 2 gramów. Dlaczego jest ich aż po dwa? Zostało to wytłumaczone w instrukcji serwisowej, i chodzi tutaj o to, aby ustawić to po prostu bardziej precyzyjnie. Z powodu, że siła antyskatingu powinna być nieco mniejsza od siły nacisku igły na płytę, ja ustawię yy, nasz ciężarek na zakresie 2 gramów we wcześniejszym wycięciu. Takie ustawienie powinno być prawidłowe, jednak pewności nie mam, więc y, po prostu puszczę sobie jakąś płytę i ocenię wszystko na such. Jeśli siła antyskatingu jest nieprawidłowa, to będą problemy z nierównością pomiędzy kanałami. O ile oczywiście wkładka jest sprawna, bo tego nadal nie wiemy. Tak naprawdę tym razem z regulacji to już wszystko. Nie będziemy tutaj ustawiać prędkości obrotowej, tak jak w Danielu, bo jak wspominałem, wszystko jest ok. Pozostało tak naprawdę wrzucić tutaj jakąś płytę, podłączyć to do wzmacniacza i zobaczyć, czy jak zagra. Tymczasowo gramofon zajął miejsce, w którym normalnie stoi mój Daniel. Wszystko przygotowane, podłączyłem go do WSA 301S, który już na moim kanale widzieliście. Ale już po lekkim odkręceniu gałki zaczyna być niepokojąco, ponieważ w głośnikach słychać straszny przydźwięk. No, ale nie poddawajmy się. I opuśćmy igłę. Ani w jednym, ani w drugim kanale dźwięku nie ma. Moje podejrzenie jest takie, że albo uszkodzona jest wkładka, albo problem jest gdzieś z okablowaniem, ponieważ przez lata mogło ono ulec uszkodzeniu. Problem może też dotyczyć masy w tym układzie, ponieważ gdy dotykam ramię w głośnikach słychać takie pyknięcia no nie wygląda to na ten moment najlepiej więc o, tutaj też, więc gramofon wraca na warsztat i będziemy dalej szukać usterki, martwię się, że to jest ta wkładka choć kurcze i tak bym ją wymieniał, dlatego że no nie ma do niej żadnych igieł a ta już jest dość tempa, choć mimo tego Wydaje się dość okej okay czytać płyty, więc gramofon wraca na warsztat. Teraz chcę pomierzyć, czy nie ma żadnych przerw w obwodzie. W tym celu zdejmę sobie tego tutaj headshella. Tutaj w środku można zobaczyć, że mamy cztery piny: dwa z nich to są nasze ścieżki sygnałowe, które są wyprowadzone tutaj na wtyczce, i dwa to masa, która powinna być połączona. Ponieważ na wtyczce mamy jedną. Dodatkowo masa powinna występować na całej obudowie gramofonu. Jeśli coś nie będzie się zgadzało, będę śledził ścieżki, czy tam bardziej okablowanie i patrzył, w którym miejscu jest przerwa. Tutaj powinno być wszędzie połączenie, ponieważ w przeciwieństwie do gramofonu Daniel, tutaj w torze audio nie mamy nawet jednego kondensatora, rezystora, no nic. Pierwszą niepokojącą kwestią jest zaśniedziała wtyczka. Jest na niej bardzo słaby styk, jak próbowałem mierzyć, więc wyczyszczę ją najpierw PR-kontaktem, a potem alkoholem izopropylowym. Powinno to pomóc przy samym styku na wtyczce, jednak no nie wydaje mi się, że to jest klucz problemu. Masa jest, jeden kanał jest, drugi kanał jest, masa na ramieniu. Chyba jest. Z czego jest zrobiona? Nie zawsze chcę przewodzić, no ale ta masa tutaj raczej jest obecna. No dobrze, no to jak wszystkie połączenia są ok, te przy wkładce też wyglądają dobrze. To werdykt jest jeden: wkładka uszkodzona. No dobra. Pozostało mi już tylko skonsultować zakup z właścicielem gramofonu i wymienić wkładkę. Na jaką? Będzie to prawdopodobnie wkładka identyczna jak ta, której ja użyłem w swoim gramofonie, Daniel, ponieważ mi ona sprawuje się dobrze, a dodatkowo właściciel tego gramofonu, jak u mnie był, również trochę to odsłuchał i ocenił to brzmienie na dość przyzwoite, więc nie ma na co czekać, trzeba. To wszystko zamawiać, żeby jak najszybciej to skończyć. I po długiej przerwie związanej z problemami ze znalezieniem odpowiedniej wkładki wracam do tego tematu. Niestety po nowym roku dużo wkładek z Allegro właśnie audiotechniki poznikało. Jednak na szczęście taką udało się właśnie właścicielowi zdobyć. I jest ona, co dość ważne, nowa. Jednak zanim przejdę do jej zamontowania w gramofonie i wszelkich ustawień, Trzeba byłoby najpierw zrobić coś, o czym już wcześniej wspominałem, czyli wymienić kondensatory na płytce sterującej obrotami silnika. I niestety, żeby tą płytkę wymontować, muszę wymontować całą górę, ponieważ wkręt odkręca się z tamtej niedostępnej strony. No i niestety. Ta płytka nie ma gniazdek, a ja nie chcę odlutowywać wszystkich kabli, bo potem się w tym nie połapię, więc będę musiał kondensatory wymieniać przy takich niesprzyjających warunkach, jak ona sobie na tych kablach dynda. I jak możemy zobaczyć, tester wskazał 124 mikrofarady, a kondensator powinien mieć tylko 100. Pojemność zawyżona o 24%. SR. No, nie jest najgorzej, ale jak już tu się dostałem, no to czemu by ich nie wymienić? No i po kilkunastu minutach walki udało się. Zadanie nie było to proste, choć były to tak naprawdę tylko cztery kondensatory, no bo niestety dostęp był utrudniony bo całość tutaj wisiała w powietrzu, a niestety nóżki były pozaginane, że się komuś chciało. Jeszcze zanim zamknę wszystko ostatecznie, pozostała jedna sprawa, czyli wymiana naszego kabla sygnałowego. Niestety okazało się, że końcówki są zaśniedziałe, a ich doczyszczenie będzie bardzo trudne, więc postanowiłem zakupić nowy kabel. Postanowiłem nie wybierać byle czego. Choć i tak był tani, bo kosztował zaledwie 11 złotych. Ale co ważne, jest on ekranowany. Przynajmniej tak zapewnia producent. A z dodatkowych bajerów ma on teoretycznie pozłacane końcówki. Prawdopodobnie jest to jakaś miedź. No i teraz doceniam to, co mnie bardzo wcześniej śmieszyło, czyli to gniazdko. No, kurcz. faktycznie jest to wygodne rozwiązanie przy wymianie kabla. No, i czas na wielką próbę. Zobaczymy, czy to nadal działa. Wszystko chodzi jak trzeba. No, i w tym momencie nie pozostało już nic innego, jak tylko zamontować nową wkładkę. W polskich gramofonach z tym ramieniem robi się to dość wygodnie, bo można naszą głowicę zdemontować. Teraz do naszego headshella możemy zamontować sobie nową wkładkę. Jest ona inaczej zapakowana niż ta, którą ja kupiłem. I ma dodatkowo śrubki, co jest uważam fajnym dodatkiem, choć z nich nie skorzystam. Ale jest to ten sam model i wygląda ona identycznie jak ta AT, którą ja montowałem. Teraz trzeba ją przykręcić do headshella założyć do niej kabelki, których całe szczęście nie trzeba lutować, bo są to takie wsuwki. No i oczywiście odpowiednio ją w tym headshellu ustawić. Teraz trzeba podłączyć te kabelki. Zrobienie tego nie jest zbyt trudne, ponieważ jest tutaj wszystko opisane. Mamy tutaj RG, RS, LG i LS, czyli right ground, right signal, no i analogicznie dla kanału lewego. Tutaj za to opisy wyglądają inaczej. Mamy po prostu RL i przy jednym rzędzie pinów plusik. Jednak uważam, że takie podłączenie jest dość logiczne. Nasz pin right ground, czyli prawy pin masa, podłączamy tutaj, a right signal podłączamy tutaj. Nie jest to nic skomplikowanego. Wkładka już na swoim miejscu. I nie pozostało nic innego, jak ustawić ją odpowiednio w naszym headshellu. Poprzednio kroku tego nie pokazałem, chodzi mi o film z Danielem, ponieważ sam miałem co do niego sporo wątpliwości i zrobiłem go później poza kamerą. Do tego używa się takiego szablonu, który akurat wtedy pokazałem, który był dołączony do właśnie tamtej wkładki. Tutaj już w zestawie go nie było. W tej regulacji chodzi o to, aby nasza wkładka, po ustawieniu na tej oto linii, była prostopadła do tych właśnie linii w dwóch, mniej więcej skrajnych pozycjach na płycie. Niestety ta regulacja wymaga trochę czasu i co ważne i trzeba tutaj zaznaczyć, żeby ją przeprowadzić, nasza wkładka musi być mniej więcej luźno w headshellu. Tutaj jest już idealnie. Teraz przechodzimy na drugą skrajną pozycję na płycie. Trzeba ją tutaj powoli opuścić i ustawić do tej pierwszej linii i możemy zobaczyć, że jest, kurczę, bardzo dobrze. W sumie to będzie ciężej mi znaleźć lepszy kompromis, więc tak już to zostawię. Teraz pozostało już tylko bardzo delikatnie, uważając, aby wkładka się nie przykręciła w jakichś oczywiście rozsądnych granicach dokręcić te śruby. I szczerze mówiąc, ja ten test po tym dokręceniu powtórzę, bo nie mam pewności, czy się ona nie przekręciła. Tutaj jest OK. I tutaj też niczego sobie. No dobrze, przechodzę do regulacji, które pokazałem już wcześniej, więc nie będę się powtarzał. Przeciwwaga ustawiona na jakieś 1,75 g, a sam nacisk igły ustawiłem na... Dwa gramy. Uważam, że jest to bardzo dobry kompromis między tym, co zaleca producent wkładki, a dobrem płyty, żeby po prostu się zbyt szybko nie niszczyła. No i czas na bardzo wyczekany moment, czyli założenie pierwszy raz płyty i zobaczenia, czy to nam zechce zagrać. Hm, no cóż, dźwięku jeszcze nie usłyszymy, bo gramofon nie jest do niczego podłączony. Choć dźwięk słychać spod samej igły. Tak to jest z gramofonami. No cóż, muszę tutaj teraz przetargać mój wzmacniacz i niestety go odłączyć, i coś sobie przesłuchamy. Gramofon podłączony do Trawiaty 301S, którą widzieliście w którymś z poprzednich odcinków, udało mi się w niej naprawić. Prampa jest ona podłączona na razie do ZG15C i uwaga, czy to zagra. Gra. No cóż, nie będę oszukiwał, sprawdzałem to już wcześniej. No ciekawość mnie zżerała i zauważyłem jedną rzecz. Bez podłączenia dodatkowej masy kabelkiem między tym tutaj ramieniem albo innym umasionym elementem, na przykład tą podstawką, do pinu we wzmacniaczu dedykowanego właśnie do podłączenia masy gramofonu, no niestety w głośniku pojawiał się przydźwięk. Nie jest to raczej wina kabla, bo gdyby to była wina kabla, to po podłączenie tutaj masy nic by nie zmieniało. Niestety ten gramofon nie ma takiego gniazdka, więc będę je musiał wyprowadzić. Ale za to po podłączeniu masy w głośniku jest idealna cisza. Za to moją uwagę zwróciła inna rzecz. Dziwne, powolne wychylenia głośnika podczas odtwarzania, które są prawdopodobnie jakimiś infradźwiękami, czyli dźwiękami poniżej słyszalnej bariery. Biorą się one prawdopodobnie właśnie z braku zawieszenia w tym gramofonie. Są to jakieś, powiedzmy, drgania mechaniczne, no i niestety wszystko przenosi się na głośnik. Co prawda nie słychać tego, ale no zniekształca to raczej dźwięk. Jednak nie jest to problem nie do obejścia, ponieważ od tego jest właśnie filtr montowany we wzmacniaczach posiadających pram gramofonowy, który obcina częstotliwości y, niskie. No, jeszcze z tego zakresu, niestety, słyszalnego, ale dzięki temu pozbyłem się tej niemiłej przypadłości tej konstrukcji. To, że gramofon gra, to już wiemy. Jak gra, to ja już też wiem, ale wy jeszcze się o tym nie przekonaliście, bo wiadomo. Nagranie głośnika kamerą jest raczej mało optymalnym testem, więc czas na pseudotest odsłuchowy. No i tradycyjnie posłuchamy sobie już starszej muzyki, czyli Mozarta, Johna Jonesa i Gershwina. Mam nadzieję, że nikt mi za to filmu nie zdejmie. Jeśli chcielibyście test odsłuchowy na większej ilości kawałków, również tych nowocześniejszych, to piszcie w komentarzach, to wiecie, nagram, wrzucę na nie publiczny, wrzucę linka i tak dalej. Jeszcze zanim przejdę do testu pseudo warto byłoby wspomnieć o tym, w jaki sposób będę go przeprowadzał. A więc muzyka leci z gramofonu, który jest dodatkowo uziemiony do wzmacniacza. Ze wzmacniacza będę wyciągał sygnał przez wyjście słuchawkowe, jak zwykle, jednak tym razem nie będzie ono biegło do mojego telefonu, a do mojego gamingowego komputera, mojej silnej bestii, e, która posiada bardzo dobrą kartę dźwiękową. Tym razem test będzie w stereo. A więc nie ma co dłużej przedłużać, wszystko ustawione, więc czas przejść do testu. Aby nie zanudzać do filmu, wrzuciłem bardzo skróconą wersję testu odsłuchowego, więc jeśli jesteście zainteresowani dłuższymi fragmentami, link znajdziecie w opisie. A więc podsumowując test odsłuchowy: Gramofon ten zagrał naprawdę nieźle, podobnie do Daniela. No, niestety, słychać tutaj wszelkie te zakłócenia związane z brakiem zawieszenia, choć po włączeniu filtra, który obcina dolne pasmo, jest znacznie lepiej. Jednak rewelacji nie ma. Musicie też pamiętać, że odtwarzałem tutaj stare płyty używane, a dodatkowo jako preampa używałem WS301S, którego dobrym preampem nazwać nie można. I niestety muszę tutaj powiedzieć, że fatalnie zabrzmiała jedna z moich płyt. Mówię o tej jazzowej. Kurczę, jeden kanał brzmi bardzo dobrze, a w drugim jest jakaś masakra. Szczerze mówiąc, niedawno dopiero ją znalazłem, bo gdzieś mi się zawieruszyła po testach i nie słuchałem jej jeszcze na Danielu. No ale słychać, że jeden kanał jest wyjechany. Są to płyty używane, kupowane przeze mnie po 5 zł za taki album. Więc prawdopodobnie tą płytę ktoś słuchał na frezarce typu Bambino albo na lepszym gramofonie. Z fatalnie. Ustawionym antyskatingiem, przez co niestety jeden kanał jest tutaj zryty. No cóż, będzie to płyta do odtwarzania na starych monofonicznych gramofonach. Nic już teraz na to nie poradzę. A więc podsumowując, cały odcinek, czyli też naszą naprawę. Gramofon ten, mimo że dotarł do mnie w pięknym stanie, no niestety okazał się dość wymagający, jeśli chodzi o pracę, a tym bardziej jeśli chodzi o czas. Udało nam się naprawić szalejące obroty, wymieniając żarówkę. Udało nam się również poprawić stabilność tych obrotów, to, żeby to wszystko fajnie, cicho chodziło przez wymianę pasków. No i oczywiście przesmarowanie mechanizmu od nowa. Kolejnymi naprawami była wymiana kondensatorów na płytce, które no, z racji wieku już należało wymienić. I wymiana wkładki. To zajęło mi dość długo czasu. No, bo jak wspominałem, był problem z dostępnością wkładek, więc gramofon stał, stał i stał. Jeśli chodzi o moją opinię o tym sprzęcie, to uważam, że jest to bardzo dobry gramofon. Co prawda, mój Daniel jest nieco lepszy, bo posiada automatykę i to zawieszenie, ale mimo tego mogę ten gramofon naprawdę polecić. Jak ktoś lubi stare sprzęty UNITRY, można na nim spokojnie słuchać płyt w całkiem nie najgorszej jakości. A więc nareszcie dziękuję za oglądanie. No i zapomniałem nagrać coś na koniec, na no, żeby tradycji stało się zadość, to sobie trochę pogadam. Więc jeśli drogi widzu film ci się podobał, możesz wyrazić to dając łapkę w górę. Dać mi jakąś swoją uwagę pisząc komentarz. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów, to możesz zasubskrybować mój kanał. Tym bardziej, że zbliżamy się do 500 subskrypcji, a jak je wbijecie, to się w sumie nic specjalnego nie wydarzy. E, no tak.